Dzień dobry. Witam Was po dość długiej przerwie. Wydaje mi się, że trochę mnie nie było, ale nie było to spowodowane tym, że sobie leniuchowałem, bo ostatnimi czasy bardzo dużo drukuję, bardzo dużo projektuję i też można powiedzieć troszeczkę programuję, także dużo się dzieje. Myślę, że niebawem sporo kontentu wleci innego niż Fusion 360, ale dzisiaj głównie koncentrujemy się na Fusion, ze względu na to, że chciałbym powiedzieć Wam coś, co już kiedyś omawiałem, ale myślę, że warte to jest przypomnienia. Mowa oczywiście o modelowaniu parametrycznym. Dlaczego o nim wspominam? Przede wszystkim dlatego, że dobrze jest wyrobić sobie nawyk pracy właśnie w CAD-ach. Niekoniecznie musi być to Fusion, bo to może być też inny soft, opartych o parametry. Między innymi dlatego, że umożliwia nam to na przykład zbudowanie albo zaprojektowanie generatora takich sympatycznych pudełek, które się składają z kilku na przykład elementów. Tutaj mamy takie składane pudełko, wydrukowane zresztą na drukarce. Ogromną zaletą tego jest to, że jest to uniwersalny projekt, z którego można korzystać w przyszłości. Tak, czyli generalnie robimy sobie podstawę jako taką bazę, a potem, w zależności od tego, do czego potrzebujemy takiego pudełka, możemy sobie najzwyczajniej w świecie zmienić parametry i potem dostosować. Także tu myślę, warto będzie dzisiaj przyjrzeć się modelowaniu parametrycznemu. No i przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby w przyszłości, jak będziecie robić tego typu projekty, właśnie to wszystko parametryzować. Drugim tematem, który dzisiaj wjedzie, będzie blacha. Blacha, która przykuła moją uwagę, dlatego że nie wiedziałem, że Fusion jest wyposażony w taką funkcję. Okazuje się, że jest, że taki model można sobie spokojnie rozłożyć jako moduł blachy. No i dzisiaj też sobie jako taki drugi element zrobimy. W trzeciej części naszego dzisiejszego odcinka, można by powiedzieć, powiem Wam troszkę o nowościach, jakie przyszły do mnie z Filament 3D.pl. Dostałem do testów filament ASA i chyba z tego co pamiętam PLA Meta. Jeszcze z nich nie drukowałem, ale myślę, że możliwości ASY są dość obiecujące. Jest to odpowiednik ABS-u, tylko mniej toksyczny. Będziemy sprawdzać. Także tutaj będę na pewno coś drukował. Jeszcze nie w tym odcinku. Myślę, że w przyszłych do Was będzie pytanie dotyczące właśnie tego, co by warto było wydrukować, żeby tą ASę przetestować. Tymczasem nie przedłużam już więcej tego, już przy długiego wstępu. Lecimy do Fusion 360. Zatem, jeśli chodzi o modelowanie parametryczne, no to rzecz jasna, zacząć należy od parametrów. Parametry nasze ustawimy sobie w zakładce Zmień, a następnie przedostatnia pozycja w dołu Zmień parametry. Klikamy w to sobie. No i tutaj musimy dodać jakieś parametry tego naszego pudełka, czyli będzie to oczywiście szerokość, długość oraz wysokość oraz kilka dodatkowych rzeczy, z których chciałbym korzystać podczas pracy z tym pudełkiem. No to dodajmy sobie szerokość. Niech ono ma 100 mm. Dodajmy długość, również 100. Wysokość pudełka. Pamiętajcie, żeby nie stosować polskich znaków. Fusion tego nie lubi, przynajmniej jeśli chodzi o parametry. Po prostu nie będzie słuchał. Grubość ścianki. Grubość ścianki. I co tam jeszcze potrzebujemy? Chciałbym, żeby moje pudełko. Tutaj zdamy sobie na przykład grubość ścianki, niech będzie 3 i dodamy sobie zaokrąglenie frontu. Niech ono ma 5 mm oraz zaokrąglenie krawędzi. I krawędzie niech mają 10 mm. Zatwierdzam enterem. W zasadzie to mogłoby być wszystko. Jeszcze sobie zerknę. Moglibyśmy sobie jeszcze dodać luz montażowy, czyli dodajmy sobie luz. W związku z tym, że czasami zdarza się, że wydrukowane elementy potrzebują luzu, żeby się swobodnie składać. Dobra, no to mamy nasze parametry. Narysujemy sobie pudełko oparte o szkic, w którym też szkicu będziemy mieli parametry. Czyli tworzę sobie nowy szkic, kładę go na płaszczyźnie górnej i rozpoczynamy rysowanie od środka. Szerokość, tutaj mamy długość, zatwierdzamy enterem oraz wyciągamy literką ekstrud na połowę wysokości, czyli wysokość, wybieram enter przez 2. Zatwierdzam enterem. Teraz parametrami też określimy pozaokrąglanie tych wszystkich elementów, czyli wybieram sobie krawędzie, które będę chciał zaokrąglić,
i wybieramy literkę F. Nasze zaokrąglenie krawędzi jest określone jako zaokrąglenie krawędzi. Zatwierdzam enterem i mamy to. I teraz dokładnie to samo zrobimy z krawędziami tutaj, tylko że wybierzemy sobie drugi parametr zaokrąglenia, czyli wybieramy sobie zaokrąglenie front. I mamy już w zasadzie nasze pudełko. W tym momencie nie jesteśmy gotowi do tego, żeby zrobić sobie puste wnętrze. W jaki sposób zrobimy? Wykorzystamy sobie funkcję shell, czyli inaczej skorupa. Zaznaczam powierzchnię, wybieram grubość ścianki i zatwierdzam enter. I od tego momentu, słuchajcie, ten tak naprawdę twór, który nam powstał, swobodnie możemy edytować na zasadzie dodawania kolejnych i kolejnych elementów, z tym, że zanim pójdę dalej, chciałbym dodać sobie tutaj coś takiego jak taki wpust, takie elementy, które będą na siebie zachodzić. Można by to nazwać takimi dodatkowymi elementami krawędzi, to pewnie ma jakieś tam angielskie swoje określenie, ale właśnie dzięki temu moje pudełko, zobaczcie, bez najmniejszego problemu się składa. Jak sobie spojrzycie tutaj, to ono ma taką krawędź i ta krawędź jest zarówno w górnej, jak i w dolnej części, dzięki temu to się tak ładnie składa. No to dodajmy sobie coś takiego. Stworzę sobie nowy szkic, który położę na dolnej krawędzi mojego pudełka. Tak zwanym projectem, czyli literką P na klawiaturze, przerzucę sobie do mojego szkicu tą część mojego pudełka, która na nim leży. Wybieram OK. I drugą rzeczą, którą musimy zrobić, zrobić sobie offset którejś z krawędzi. Albo wewnętrzna, albo zewnętrzna, nieważne. Wybieramy literkę O, zaznaczam. I teraz chciałbym, żeby mój offset był dokładnie połową grubości ścianki, czyli wpisuję sobie grubość ścianki, zatwierdzam enterem, dzielę to przez 2, ok, ale jeszcze muszę zmienić znak, żeby ta grubość ścianki szła nam do środka. I teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy wyekstrudować sobie na jakąś wysokość wpust w tej ściance, żeby to nam ładnie zachodziło. No to co? Wybieram sobie ekstrud, wciągam to w ujemnym kierunku. I teraz chciałbym, żeby ta odległość wynosiła na przykład 20% całości, tak? Czyli jeżeli moja obudowa będzie miała powiedzmy 10 cm, no to na 2 cm, żeby ten wpust tam był. Oczywiście my to możemy zrobić na sztywno, ale powiedzmy, że chciałbym jednak, żeby to było procentowo określone. Więc wpisuję sobie wysokość. Mamy. I teraz tak. Moja wysokość w tej chwili jest dodatnia, więc muszę zmienić kierunek. I jeszcze dodatkowo mamy minus 0,2 razy. Czyli będziemy mieli dokładnie o 0,2 wysokości ten wpust tutaj zrobiony. Mamy taką sytuację, że w tym momencie raczej marne są szanse, żeby nam to się spotkało razem z tym zaokrągleniem. Tutaj powinno to działać. Oczywiście te parametry możemy określić sobie w tabelce, z tym, że w tym przypadku akurat nie będę tego potrzebował. Tutaj mamy ten element zrobiony. No to skoro mamy już jeden szkic, słuchajcie, no to zróbmy dokładnie identyczny, tylko że dolny, który będzie nam to pudełko nam uzupełniał. Zatem wchodzę sobie w zakładkę bryły, chowam sobie tą bryłę i tworzę nową, czyli włączam widoczność mojego szkicu. Identyczna historia, tylko że w drugą stronę. Zrobimy ekstrud w ujemnym kierunku, czyli minus wysokość przez 2. Następnie zaokrąglenia, więc klikamy sobie te wszystkie elementy. Można by to było zrobić lustrem, słuchajcie, ale wybieram filet. I mamy zaokrąglenie krawędzie, tak, i to samo z dołu. Możemy to zrobić, niekoniecznie musimy. Filet, zaokrąglenie, front. Mamy to. Znowu, tak jak poprzednim razem, potrzebujemy sobie najzwyczajniej w świecie zrobić z tego shella, czyli wybieram grubość ścianki. No i musimy dołożyć sobie ten wpust z tym, że on będzie dotyczył tej powierzchni. Czyli tutaj ta wewnętrzna część, wybieram ekstrud, podobnie jak poprzednim razem, musimy to sobie zrobić w tym kierunku, czyli znowu ujemny, będzie 0,2 razy wysokość. No i w tym momencie, słuchajcie, powstało nam całkowicie zgrabne pudełko, wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda, które możemy sobie swobodnie już chociażby zlecić do wyprodukowania, co jest ogromną zaletą. Zobaczcie, że mamy dwa elementy, z których to pudełko jest zrobione i co jest jeszcze świetne, możemy sobie zrobić kilka konfiguracji, które będziemy w przyszłości wykorzystywać. Tych konfiguracji może być mnóstwo. Na każdej z tych konfiguracji możemy sobie zmieniać rzeczy. Klikam sobie konfiguruj i zobaczcie, że mamy możliwość edycji parametrów. Klikam sobie konfigurację numer 1 i zmieniam parametry.
Powiedzmy, że w konfiguracji numer 1 chciałbym, żeby to pudełko miało ten, ten i ten parametr zmieniany. Robię OK. No to powiedzmy, że wielkość mojego pudełka ma być 60. Na 60 na 30. Zatwierdzam enterem i przechodzę sobie do tej konfiguracji. Zobaczcie, pudełko bez najmniejszego problemu się zmieniło. Mam konfigurację numer 2. Mogę sobie dodać każdą kolejną, na przykład chcę mieć jeszcze większe pudełko, 150 na 150. No i powiedzmy wysokość zredukowaną do 40 mm. Nawet w każdej z tych konfiguracji możemy sobie zmieniać grubość ścianek. Jeżeli potrzebujemy takich rzeczy, no to oczywiście możemy to robić i zobaczcie, że za każdym razem mamy dowolne konfiguracje bez najmniejszego problemu zmieniane. I to jest rewelacyjna sprawa, jeśli chodzi o modelowanie parametryczne. Tutaj możemy za każdym razem zmieniać sobie te parametry według naszych potrzeb. Także to jest rewelacyjna rzecz, jeśli chodzi o modelowanie parametryczne. W tym kontekście jest to najprostszy chyba ze sposobów właśnie wykorzystywania tego. Dodałem tutaj jeszcze parametr luzu, ponieważ ten luz jest dość ważny w kontekście pracy z elementami składanymi, dlatego warto będzie go sobie dodać. Ukryję sobie górną część, no i powiedzmy, że chciałbym, żeby ten luz został dodany w tym miejscu. Co bym musiał przeedytować? Musiałbym dodać sobie do mojego szkicu, czyli wejdę sobie edycja, jeszcze jeden offset od wewnętrznej części. Czyli wybieram sobie literkę O, zaznaczam ten mój offset z tym, że O, widzicie? Nie da się zrobić, ponieważ ten element jest już offsetem, a Fusion nie pozwala na tworzenie offsetów offsetów, więc muszę zaznaczyć krawędź zewnętrzną, od której to było robione. Idziemy znowu w ujemnym kierunku, więc robimy minus grubość ścianki przez 2. Mamy to i jeszcze dodatkowo odejmujemy sobie luz, tak? Czyli minus luz. Zatwierdzam enterem i wychodzę ze szkicu. I teraz przeedytujemy sobie ten ekstrud, który mieliśmy zrobiony. Czyli wybieram edytuj element i odznaczamy ten parametr. Oznaczamy tę krawędź, która nam powstała. Zobaczcie, że w tym momencie, jak wejdę sobie do moich brył, to mamy dodany luz montażowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie to pudełko w bardzo ładny sposób ze sobą złożyć, tak? Czyli nawet jeżeli gdzieś tam mamy jakieś rozjazdy, no to w tym momencie bez najmniejszego problemu będziemy mogli to sobie przeedytować. Oczywiście każdy z tych elementów konfiguracji, każdy z elementów tych parametrów możemy dodawać sobie do naszej tabeli konfiguracyjnej i to wszystko regulować w trakcie pracy. To jest według mojej opinii najlepszy sposób na szybkie modelowanie w kontekście dopasowywania na przykład modelu do wydruku. Jeżeli coś nam nie pasuje, coś jest za duże, coś jest za małe, zmieniamy tylko jeden parametr w naszej tabelce i temat mamy załatwiony, także super sprawa. Dobrze, idziemy teraz do mojego tutaj ostatnio ściągniętego zdjęcia, o którym też chciałem Wam powiedzieć. To jest coś takiego. Powiem Wam szczerze, na początku zastanawiałem się, mówię, kurczę, jak to jest zrobione, jak to tutaj zostało dodane, że tutaj mamy blachę, da się ją rozwinąć i mocno zacząłem się zastanawiać nad tym modelem w kontekście pracy z konstrukcją blachową. I na jedną rzecz tu trzeba zwrócić uwagę, mianowicie na to, że mamy tutaj niby okrąg, ale mamy 4 razy R47 plus 100 na 100, czyli to nam powinno tutaj dużo dać do myślenia. Narysujmy sobie ten model, bo wydaje mi się, że jest on bardzo ciekawy w kontekście pracy z konstrukcją blachową. Zatem klikam sobie nowy model i w podstawie będziemy mieli prostokąt o wielkości 150 na 250. No to znowu nowy szkic. Wybieramy sobie prostokąt. Wybieram prostokąt ze środka, najbardziej mój ulubiony prostokąt. Mamy 250 na szerokość i 150 na wysokość. OK. Mamy też dodaną informację, że narożniki nasze są zaokrąglone. Tylko gdzieś tu muszę sobie to odnaleźć. Chyba tego nie odnajdziemy. Mamy 4 razy 100. Nie ma tego. No to załóżmy, że szukam tutaj All Dimensions, Tolerances, nie ma nic. Nie ma. No to zróbmy je sobie, te zaokrąglenia, na, strzelam, 100 mm, 10 mm. Dobra, zobaczymy, co tu wyjdzie. Tak, zrobimy sobie na 10, one tu będą pasować. Zaokrąglam je sobie i zatwierdzam enterem.
Mamy to, czyli tak naprawdę podstawa jest zrobiona, z tym, że zanim tą podstawę zamknę, zwróćcie uwagę na to, że wszędzie mamy podocinane elementy, tak żeby to się dało później rozłożyć, czyli potrzebujemy zrobić sobie przerwę w dolnej krawędzi, którą będziemy w stanie no, rozgiąć w późniejszym czasie. I żeby tą przerwę tutaj zrobić, musielibyśmy albo narysować jakiś element, po prostu wyciąć sobie tą linię i narysować ją, albo słuchajcie, wykorzystać sobie okrąg o promieniu 4 mm, zmienić go na okrąg konstrukcyjny, czyli zmieniam go literką X i teraz wyciąć ten fragment, który tu się znajduje. Do tego użyję funkcji trymowania, czyli T na klawiaturze i zobaczcie, bez najmniejszego problemu nam się tu zrobiło. Ale mamy pewien problem, że to jest niedodefiniowane. Musimy zrobić coś, żeby to nam się tutaj ładnie na środku ułożyło, więc wybiorę sobie relacje pionowe, poziome. No i w tym momencie zobaczcie, nic już się nie da ruszyć, tak? Czyli zarówno promień, jak i położenie jest ustalone. Kończę szkic. No i teraz dobrze będzie ten szkic przenieść trochę wyżej, właśnie z tym drugim elementem, czyli z tym tutaj niby okrągłym, nie do końca okrągłym elementem. No to co, idziemy. Mamy narysować kwadrat 100 na 100 i jego narożniki zaokrąglić 4 razy R47. Wysokość będzie 200 mm. No to dodajemy sobie odsunięcie płaszczyzny od dołu na wysokość 200 mm. OK, i w tym miejscu rysujemy sobie znowu nowy szkic od środka 100 na 100 i jego narożniki zaokrąglamy R47, czyli zaznaczam 47 i każdy z narożników musimy sobie tutaj w ten sposób zrobić. Zatwierdzam enterem. I podobna historia, słuchajcie, z tym okręgiem tutaj. Wybieram sobie C na klawiaturze. Od razu dam X, żeby zrobił się konstrukcyjny. I 4 mm. OK? Trymujemy, czyli literka T. Wycinamy ten fragmencik. Znowu jest niedodefiniowany, czyli musimy zrobić coś, żeby on się dodefiniował. Dodajemy relację bycia w pionie wraz ze środkiem. Czyli zaznaczamy środek, zaznaczamy ten okrąg i mamy to. Kończymy szkic. No i słuchajcie, jesteśmy prawie na końcu. Jedyne, co musimy zrobić, to stworzyć z tego konstrukcję blachową. Czyli przechodzę do zakładki Konstrukcja blachowa, wybieram sobie kołnierz, zaznaczam, że ma to być kołnierz wyciągnięty. Zobaczcie, to jest bardzo ważne, musimy to zaznaczyć. Czyli mamy profil 1, profil 2, dodaje nam się ten element, z tym, że widzimy, że robią się tu jakieś babole. Żeby one się nie robiły, musimy zmienić grubość blachy. Zatem wchodzę sobie w zmień. Regułę konstrukcji blachowej. No i tutaj z automatu dodała nam się o grubości 5 mm. Wchodzę w to sobie i zmieniam grubość na 2 mm. Robimy OK. No i zobaczcie, że bez najmniejszego problemu model powstał nam jak na rysunku, czyli mamy konstrukcję blachową opartą o dwa odległe od siebie szkice, co jest też ogromną zaletą. Możemy spróbować go sobie rozgiąć. Idę sobie do zmień i robimy rozegnij. Zaznaczam płaszczyznę. Wybieram rozjęcie wszystkich i klikamy OK. I zobaczcie, że bez najmniejszego problemu nasza konstrukcja blachowa, w zasadzie nasz element, który sobie stworzyliśmy, dał się bez kłopotu rozgiąć, co uważam za ogromną zaletę. Nie wiedziałem, że Fusion posiada tą funkcję. No i tyle, jeśli chodzi o Fusion. Także ta część, jeśli chodzi o modelowanie, już za nami. Tak jak Wam wspominałem, troszeczkę ostatnio drukowałem, troszeczkę bawiłem się w programowanie. Zobaczcie, jaki udało mi się otrzymać filament. Tak jak Wam mówiłem, z filamenty 3D, filament3d.pl. Udało mi się tutaj wydrukować, zobaczcie, zmieniający kolory filament. Dla mnie niesamowite. To się nazywa Tricolor i generalnie jest dostępny, ale nie o tym mówię. ASE będziemy jeszcze testować, PLA Meta też będę testował. Dajcie znać w komentarzach, co by dobrze było wydrukować, żeby przetestować. O programowaniu, a w zasadzie o ESP chciałem jeszcze parę słów powiedzieć. Słuchajcie, płytka, którą tu widzicie, to jest płytka, która kosztuje 27 zł, może jakoś 26, z tego co pamiętam, z przesyłką. Ma wbudowany zasilacz 230, wbudowany zasilacz od 30 V, czyli możemy sobie podpiąć po prostu jakikolwiek transformator z wyprostowanym napięciem i to też będzie działać. I co to może być? Ja z tego postanowiłem zbudować, słuchajcie, sterownik do podlewania ogrodowego za mega śmieszne pieniądze. Prawda jest taka, że mamy cztery wyjścia,
Mamy pełną obsługę Wi-Fi, czyli możemy sobie zaprogramować zarówno kwestie chociażby harmonogramu, zgodnie z którym będzie się podlewać. Ba, możemy podłączyć czujnik temperatury, czujnik wilgotności i jeszcze ADC-ka, czyli możemy sobie analogowo mierzyć informacje o wilgotności gleby. Więc powiem Wam szczerze, to jest wręcz stworzone do tego, żeby zbudować na tym sterownik do podlewania. Jak będę go robił, to na pewno nakręcę ten film, bo warto. No i oczywiście blink blink, bo jak się nie blinczy, to generalnie nie ten, nie, no, ja nie byłbym sobą, gdybym nie zbudował sobie takiej matrycy. I tu podobna historia, słuchajcie, to też jest na SP-ku, plus 6 matryc 8x8. Jak będziecie chcieli, wrzucę kod na, a w zasadzie może nawet nagram o tym film. O, spadła mi kratka. Właśnie, jak zbudować sobie taką matrycę, żeby to fajnie wyglądało. Planowałem w ogóle wyświetlać na tym patronów, żeby się wyświetlać gdzieś tam, wstawić do tyłu i żeby tutaj się na tym wyświetlali, ale to jest fajne. Dobra, słuchajcie, no tyle. No, dzisiaj już nic więcej Wam nie powiem. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję patronom za to, że wspierają kanał. Dzięki Wam ciągle mam motywację do działania. Wiem, że gdzieś tam ktoś z tyłu za tymi wpłatami oczekuje Sokalski rób robotę, bo czekamy na Ciebie. Także widzimy się już niebawem. Raz jeszcze dzięki, że dobrnęliście do końca. Do zobaczyska już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.